jesteśmy na czwartej rundzie Kielatos Race. Zaczynamy pełne okrążenie toru Poznań. Zbliżamy się do pierwszego zakrętu, zwanego Babą Jagą, o dohamowanie. Tutaj zaczynamy przyspieszać. Jest to bardzo ważne wyjście, ponieważ jest tutaj dość długa prosta. Rozpędzamy się. Idziemy dalej, jedziemy. Tutaj zapinamy na chwilkę na czwarty bieg. Za chwilę zbliżamy się do ostrego nawrotu. Redukcja na trzeci bieg, dohamowanie ostre. Tniemy bardzo mocno, żeby było bardzo łagodne wyjście. Jest to też bardzo decydujące do następnego zakrętu. Zbliżamy się do drugiego lewego. Delikatne dohamowanie. Tniemy, jedziemy. Jest to też bardzo ważne wyjście, ponieważ jest tu dość długa prosta, w dodatku pod górkę. Także jest to dość kluczowy zakręt. Zbliżamy się do następnego zakrętu, zwanego kukurydzą. Zredukujemy na trzeci bieg, dohamowujemy i ostro ścinamy. Zbliżamy się do następnej serii zakrętów. Musimy tutaj jechać szerzej, żeby następny zakręt był bardziej łagodniejszy. Ostro skręcamy w prawo. I zbliżamy się do następnej serii. Ten zakręt jedziemy bez odcięcia. Zbliżamy się do zakrętu zwanego dęby, lekkie dohamowanie i pełny gaz, jak najdelikatniej wyjść. Tutaj jest dość ważne hamowanie, można nabawić się poślizgu, jest tu bardzo niebezpiecznie. Ostro ciąć, zbliżamy się do prostej przed główną. Zbliżamy się do prostej, delikatne dohamowanie. Tniemy bardzo mocno i jak najszybciej zaczynamy się rozpędzać, by na prostym mieć jak największą prędkość.